prosimy Was o wsparcie warszawskich prezentacji spektaklu Hideout Kryjówka. Z tego względu, że Warszawa jest właściwie naturalnym środowiskiem tego spektaklu. Pojawiło się podczas serii spektakli dotychczasowych dużo nowych historii. Ten spektakl cały czas żyje i oddycha i się zmienia. I podróżujemy z nimi, będziemy podróżować po świecie, ale takim najbardziej naturalnym miejscem dla tego spektaklu jest właśnie to prywatne mieszkanie, które trzeba wynająć. I w związku z tym prosimy Was o pomoc finansową, żebyśmy mogli zagrać te spektakle. Wiemy, że że są osoby, które chciałyby przyjść na Kryjówkę. I w tej chwili możemy żyć tylko dzięki festiwalom i możemy grać tutaj w Lublinie, a bardzo chcielibyśmy, żeby spektakl mógł dalej żyć swoim życiem warszawskim, bo przecież w Warszawie Irena Solska ukrywała Apolonię Starzec i inne dziewczyny. I będziemy wdzięczni, jeżeli pomożecie przedłużyć życie tego spektaklu. To są tak naprawdę takie bardzo wielopoziomowe działania. Zaczęło się to wszystko od naszych rodzinnych historii, od czegoś bardzo osobistego. Ludzie zaczęli do mnie przychodzić z historiami, czyli te historie zaczęły się ujawniać. To były różne rodzinne historie, historie o sytuacjach ukrywania, ale kiedy już zaczęłam pytać o te historie, to nagle się okazało, że spotykam ogromny mur odmów. Ludzie nie chcą o tym mówić, że kiedy to ma być naprawdę opowiedziane, ujawnione w taki oficjalny sposób, to oni nie są do tego gotowi. To jest praca nad tymi historiami, które nie mogą być ujawnione. Nad tymi narracjami, które są tak mocno poukrywane w przestrzeni, świadomości, że po prostu my nie jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. One nie istnieją. Tak jakby ich nie widać, nie istnieją, nie ma ich. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, żeby do nich dotrzeć, żeby je ujawnić. To, co w Kryjówce jest najważniejsze, to jest proces. Przez to, że my zapraszamy ludzi do środka i my w tym środku też jesteśmy. Bo na tej scenie są nie tylko aktorki. Wszyscy jesteśmy w środku, widzowie też są w środku. Po prostu wszyscy przez to przechodzimy za każdym razem. My wszyscy razem musimy wejść do tej Kryjówki, żeby z niej wyjść. Działania, które już wcześniej robiliśmy, spektakle, które wcześniej graliśmy w Warszawie, pokazały nam to, że ten proces jest nieustający, że on wychodzi poza przedstawienia. Było naprawdę grane w czymś, co nie tylko miało być mieszkaniem zbudowanym przez nas, ale po prostu było mieszkanie. Więc ludzie wchodzili do tej Kryjówki, naprawdę Kryjówki, naprawdę tam byli. I przez to, że naprawdę tam byli, to też naprawdę mogli przejść przez to, wyjść z tego i opowiedzieć swoje historie. Kiedy przychodzą ludzie, słuchają tych historii na początku, które się dzieją poza sceną, po czym znajdują się razem z nami w Kryjówce, są do nich wprowadzani i za każdym razem są w tej nowej sytuacji. I oni wychodzą i podchodzą do nas i opowiadają nam kolejne swoje historie. To za każdym razem mówią o tym, jak bardzo są poruszeni i jak bardzo jest ważne dla nich, żeby to opowiedzieć. To właśnie w ten sposób działa, że te historie po prostu działają razem z ludźmi, którzy tam przychodzą. Ten proces, który gdzieś tam powstawał w nas na początku, że on rzeczywiście dalej przychodzi na ludzi, że to oni to dalej niosą, że oni z tym wychodzą, że oni nam przekazują swoje historie. Tylko powiedzcie mi proszę, jak będziecie robić ten spektakl, że to się nie skończyło, że to wciąż trwa, że my wciąż jesteśmy w tej szafie.